No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szuweral z tej strony. Sezamie, otwórz się, zanieś dom Maksymiliana Borsodiego Olgierdowi. Czym prędzej na tym zawieszającym się wiedźminie idziemy zobaczyć. God damn it, nienawidzę Oxenfurtu. Teraz w ogóle jeszcze jakiś patch 1.11 wszedł. Dawno nie odpalałem sobie tej gierki. Mimo wszystko. Znaczy dawno, no 3 dni. To jak na Wiedźmin, który ma dodatek w miarę świeży, no to tak, to dosyć dawno. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Ale widzę, że nie poprawili tutaj w Oxenfurcie nic. Ale cóż, niestety. Czym chata bogata, tym goście żygają! Debilizm. Dobra. Po ile śledzie? A po koronie. Po 5 złotych. Aż potanieją. W ogóle ja nie pamiętam, czy tutaj Stiepan. Pamiętam cię. Co podać? Stiepan, pokaż co masz. Aha, ja oglądałem już u ciebie. Dobra, to nie. Bywaj. Bo nie pamiętałem, czy kupiłem u niego jakieś pierdółki. Dobra, Olgierd. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Okej. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. No to już będzie drugie zadanie. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie, nie żyje. Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. No właśnie, nie miałem wyboru, ale wiecie co? Tak jak mówiłem, ja jestem zadziorny, wojowny. Mogę zrobić większą. Na przykład po tym, jak już się spełni twoje ostatnie życzenie. Naprawdę mnie nie lubisz, co? Nie lubię cwaniaków, którzy próbują mnie wykorzystać. Dlatego zginęli obaj bracia. Dlatego ty powinieneś mieć się na baczności. Odnotowane. A teraz rada dla ciebie. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Pewnie pasem. Jakich? W takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. No to na bank. Mordował za pieniądze. Bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. No dobra, a po co ci papiery? Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Co? Tu chodzi o jedno. O zemstę. Wiecie co? Z jednej strony, no popatrzcie. Czasem mimo naszych niecnych pobudek robimy coś dobrego. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Tak, no bo inaczej bym nie pytał.
Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsody skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca, portret grobowy matki, koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. Okej. I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. Nieciekawa historia go spotkała w sumie. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Wypadałoby trzecie zadanie, co? Okej. Okej, trzecie życzenie. Czas, no. Żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Czemu ja myślę, że to będzie coś albo dziwnego, albo... I to niekoniecznie chodzi o rybę. Wiedziałem. No dalej! Nie ociągaj się! Co to chuje? Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. No dobra, nie ma problemu. Ja swoją Kowilczycy drogą... mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. Też tego nie lubię. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie. Więc zamierzam wrócić w tamte strony. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska.
Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak swoją drogą, czy wy widzicie w uchu Olgierda kolczyk? Czy on miał go wcześniej? Bo ja sobie nie przypominam, żeby on go miał. No ale dobra, no pociągnijmy tą rozmowę. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. On dalej nie wierzy. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Ciekawe, czy będę mógł z nim później Flinta zagrać, co? O, god damn it. Wy to widzieliście? Pewnie tak. Dobra, gdzie ja muszę podejść? Mapa świata. Mapa świata. Gdzieś tutaj. Żyli długo i szczęśliwie. Gdzie ja to będę miał najszybciej, żeby się telepnąć? Chyba z Bronowica. No dobra, ale mimo wszystko, nawet jak z Bronowica, to muszę iść do portu. Do znacznika. Niech żyje, niech żyje. Żygać. Też mi się chce żygać od tego, jak tak słyszę, że te dobre handy. Chociaż... Tak, o. Może ja sobie... Właśnie. W ten sposób będzie najlepiej. Okej. Okay. Żyli długo i szczęśliwie. Zobaczymy, jak długie to zadanie będzie. Ale mam nadzieję, że nie jest za długie. A co do Gwinta, to podejrzewam, że jednak jeżeli on zginie, no to nie będę mógł na logikę walczyć z nim Gwinta. No i pewnie jedna osóbka mi ucieknie od kart, ale... Dobra. Gdzieś Bronowic. A tak swoją drogą, wy już skończyliście dodatek, czy jeszcze nie? Bo ja tak oszczędnie, jako że wiem, że około 10 godzin sama fabuła ma zająć, plus zadania dodatkowe, tam dajmy na to te 2 godzinki, no to tak staram się dawkować tego Wiedźmina, żeby nie skończyć go przedwcześnie. Mimo że 13 miała swoją premierę ta gra, no jest 22, jak ja to nagrywam. Nie wiem, kiedy ja mam to upublicznię, ale sami widzicie, że jeszcze jestem dopiero w tym, na tym etapie, może tak. Tempo, tempo! Ale tak jak powiedziałem, no przez ostatnie 3 dni nawet nie odpalałem tego Wiedźmina, bo nie miałem kiedy. Nawet bym powiedział, że więcej, bo 4 dni temu to tylko i wyłącznie wszedłem na Wiedźmina po to, żeby zrobić sobie zlecenie jakieś tam. O, rezydencja po... Co? Fomeberek? Tu nie powinienem tutaj? Kajmir? Kajmir! No, to może być ciekawe. Ale od razu znowu się zmieniła, że tak powiem, kolorystyka. Hej! Słyszysz mnie? Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście? Oczywiście, że jest. Kajmir? Kajmir! Jesteś tam?
Ciszej. A bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Złodziej. Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. To nie jest mglak. Kamieńce! Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika. A ty? Ja nie mam czasu czekać. Zmywam się stąd. No, proste. Spora ta posiadłość. Dobra, no. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Okay. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Świeży nawóz. Może to jego żona? Jakimś, nie wiem, jakimś cudem udało jej się, magią zapewne. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Zobaczmy tu ławeczkę. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Ależ mi zawibrowało, czyli jesteśmy blisko czegoś. O, pies! Grób? W takim miejscu? Pewnie jego żona. Czy nie? Chociaż nie, tu jest kilka grobów. Co robisz w tym miejscu? Lepiej zmykaj, zanim coś ci się stanie. No dobra, czy my tu mamy coś jeszcze do obczajenia? Raczej nie, tam nie chcę iść, bo tam poszło to coś. Chociaż zakładam, że i tak będziemy z tym czymś walczyć. Ej, czekaj, bo mi krzaki tutaj nie pozwalają wyjść. Ten dworek jest zaniedbany, to widać, ale jeszcze... O, tutaj coś mamy. Proszę bardzo, ja bym poszedł do góry, a mamy tu jeszcze jakieś... Ule, zadbane, ale co do jednego wymarłe. O, tam coś jeszcze mamy. Cofnijmy się. O. Jakiś zapach, ale czekajcie. Drewno zdążyło już zbutwieć. Ani śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Dobra, no. Przynajmniej wszystkie wskazówki, jakie tu trzeba było, zebraliśmy. Swoją drogą tutaj... Ładny, podoba mi się ten dworek, kurczę. Jakbym chciał mieć... albo inaczej chciał mieć, jeżeli chciałbym mieć... Boże, co... Andrzej, ogarnij się. Jeżeli miałbym pieniądze, fundusze, które by mi pozwalały na jakieś takie właśnie swawole, jeśli chodzi o budowę mojego miejsca zamieszkania, to też bym chciał właśnie taki dworek. Taki dworek może nie aż tak zacny, no bo jednak zobaczcie, to jest dosyć wielkie. Zakładając, że ja bym tutaj mieszkał, no może no sam raczej nie, no bo nie oszukujmy się, jak już bym budował coś takiego, to z myślą o rodzinie, więc tam jeszcze coś mamy. Czekajcie. Ja najpierw to jeszcze sprawdzę. Ale... O, znowu. Tym razem kot. I to czarny. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. No widzicie? Wytrych.
musiał należeć do drugiego złodzieja. Zaraz się okaże, że on jednak żyje. I że może to był ten złodziej. Dobra, szedł tędy. Tam widzę już coś jest. Ale ja sobie jeszcze wejdę tutaj, czy nie? Zamknięte, to dobra, dupa, i tak mi to nic nie da. Okej. Tu mamy jakąś taką dużą plamę. Czy to jest krew? Ciągnięto tędy rannego człowieka. A może to coś, co widzieliśmy? Kopie grób temu wspólnikowi. God damn it. Dobra, idziemy. Jestem Geralt. Mogiły, bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Świeży grób? Pochowali go żywcem? Nie. Witaj. Słyszysz mnie? Jest ta czarna postać. Ona kopie grób. Nie, ja obstawiam, że to jest jego żona chyba. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Tak, to na pewno jego żona. Widzieliście jej nogi? Albo jego nogi? O fuck. Czekaj, co to jest? Nie, to jest facet. O kurwa. Zaraza. To jest jakiś stwór. Lucznik. Wow. To było mocne. Spadaj Geralt do tyłu. Aj, nie udało mi się uniknąć tego. Muszę wyczuć znowu ten moment! Muszę wyczuć moment, jak będzie możliwe do ubicia. Kurwa. Nie, tego nie chcę. Chociaż. Nie jest źle, on jest łatwy dosyć. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra. Dosyć ładne dostają od tyłu. No dawaj Geralt, albo nie, poczekaj, bo znowu przyzywa te swoje spory. Czekaj, bo ja zaraz mnie tutaj ubiję. Goddammit. Ej, on się uleczył! Fuck!
zaskoczyły nas. On jak te cienie zabija, to on chyba się leczy, co? Że te cienie, kurde, zabija, bo inaczej będzie ciężko. Dawaj, Geralt. Może jakoś uda mi się go ubić? Znaczy na pewno mi się uda. Fuck, dawaj! Tym tempem to już dawno... Do tyłu. Koniec? Aj! Coś strasznego. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Kot i pies. Czemu ja mam wrażenie, że one zaraz się zamienią w coś? Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. No to... No skąd wiesz, że mi nic nie powie? Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. No dobrze. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Czuję, że to będzie albo morowa dziewica. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Okej, coś jeszcze tutaj mam? Łopata klucznika. Unikat, no co, no zawsze można... Okej, teraz tak, poczekajcie, ekwipunek. Sprawdźmy to. O, 10 obrażeń zwracam. O, proszę.
Nie jest to złe swoją drogą. A, ja muszę uzbierać trochę hajsu i sobie runy tutaj wprowadzić. No ale to z drugiej strony i tak mi nic nie ten teraz nie pomoże. Co ja chciałem zrobić? Nie chciałem. Chciałem medytacja na pewno. Godzinka się przyda. I chciałem bestiariusz, bo ja chcę zobaczyć, co jest tam napisane. Bestie to na pewno nie. Relikty albo istoty przeklęte. Królewicz Ropuch. I relikty. Jest klucznik. Są na niebie i ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Bartolomeo Darys, po próbie skontaktowania się z bytem w innej, z innej płaszczyzny egzystencji i zamknięciu w azylu dla obłąkanych. Służył z obojętnością golema, w czasie walki był równie efektywny, co w czasie pracy. Nie czuł bólu, a każdy zadany cios wręcz dodał mu sił. Podobny radzie rżoną łopatą. Co więcej, klucznik potrafi przywołać potępione dusze z grobów i leczył się, wchłaniając je. No właśnie. Czyli ja tam dałem dupy, że trochę uciekałem. Wiedźmin z trudem unikał straszliwych ciosów jego broni, a jedyna okazja na zranienie stwora nadarzała się, gdy ten wbijał łopatę w ziemię. No proszę. Na co on jest wrażliwy? Na olej przeciwko reliktom i quen. No to akurat to co ja używałem. No ale okej, dobra. Ludzie, mamy teraz iść odszukać Iris, ale to już zrobimy oczywiście w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam do... O, Boże, sorry. Znowu się zaczyna, po prostu, no nie wiem, no usypiam na własnych filmach, no szczyt nieprofesjonalizmu. Pozdrawiam. Cheveral, hej, hej!